Dzień dobry, witam Państwa w audycji Wolny Umysł. Nazywam się Matylda Kozakiewicz, a moją gościnią jest Paulina Górska, dziennikarka klimatyczna, podcasterka i twórczyni internetowa. Dzień dobry, cześć. Zacznę trochę pesymistycznie, bo to jest rozmowa o klimacie, ale tak naprawdę nie o klimacie samym w sobie, tylko o tym, jak rozmawiamy o klimacie. A ten język klimatyczny, mam wrażenie, jest dosyć katastroficzny, przerażający, potworny. I hasła, które zazwyczaj słyszymy w kontekście klimatu, to jest właśnie katastrofa klimatyczna, toniemy w plastiku, planeta płonie, zmierzamy ku zagładzie. Absolutnie przerażające hasła, które mogą w nas wzbudzić duży lęk, które sprawiają, że czujemy na sobie jakąś odpowiedzialność, od których wiele ludzi po prostu ucieka. I ty w tym świecie prowadzisz Dobry Czwartek. Dobry Czwartek to jest twój social mediowy sposób na to, żeby pokazywać ludziom dobre wiadomości w temacie klimatu czy ekologii. Opowiesz trochę więcej o tym pomyśle? Tak, pomysł się wziął w 2019 roku pod koniec mojej drugiej ciąży, już byłam w 8 miesiącu chyba. I wtedy zaczęłam robić Dobry Czwartek i od tamtego momentu nie opuściłam żadnego czwartku. Wszystkie czwartki są dobre. Czwartku, tak, to jest 10 pozytywnych wiadomości ze świata klimatu, ekologii, szeroko pojętej startupów i z Polski, i ze świata. Żeby dać Państwu przykład, to w nie ostatnim czwartku, ale takim którymś wcześniejszym była informacja o tym, że warszawiacy pomagają rodzinom nurów. Nurogęsi. Przekraczać tak, ruchliwe tak. ulice i było zdjęcie, jak tam jakiś chyba strażnik miejski czy policjant zatrzymuje ruch na jakiejś szybkiej trasie po to, żeby rodzina nurogęsi mogła bezpiecznie przekroczyć jezdnię. I to było takie ciepłe tak, i wzruszające. Tak, wolontariuszy z Warszawy też bierze w tym udział co roku, no bo trzeba znaleźć te nurogęsi, znaleźć ten, jakby wyczaić ten odpowiedni moment, kiedy one chcą przejść, ochronić je i tak dalej, więc no to jest jeden z wielu przykładów, ale to na przykład w Szczecinie powstało ostatnio butelkomaty, gdzie z budżetu obywatelskiego, gdzie można wrzucać butelki PET, na przykład zbiera się punkty, a potem te punkty możesz wymieniać na wsparcie dla schroniska w Szczecinie. Więc już takie trochę przed systemem kaucyjnym, na które bardzo czekamy w Polsce. Świetny pomysł, czyli 2000... nie dość, że zbieramy butelki, to jeszcze pomagamy zwierzętom. No tak, tak. I takich przykładów jest dużo, chociaż są takie tygodnie, kiedy faktycznie jest problem ze znalezieniem tych 10 ciekawych materiałów, bo też no, staram się, żeby one były bardzo różnorodne, żeby też dotyczyły na przykład roślinnego jedzenia, właśnie tego, co robią startupy. Natomiast pomysł się wziął z tego, że ja miałam takie poczucie przytłoczenia negatywnymi wiadomościami. Już wtedy też tworzyłam w social mediach dosyć dużo pisałam i zbierałam informacje, analizowałam, wrzucałam materiały, ale no, miałam poczucie, że nawet kiedy patrzymy na te mainstreamowe media, portale informacyjne, no, kiedy mówimy o klimacie, kiedy mówimy o ekologii, no to jednak mówimy w dużej mierze w takim tonie pesymistycznym. I w sumie też powinniśmy o tym mówić w takim tonie, no bo tak jest po prostu, takie są fakty. Mamy kryzys klimatu, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że fajnie by było opowiadać o tych pozytywnych rzeczach i tego brakuje. Ja myślę, że... Bo to się tak nie klika, że to ma też tak mi się wydawało. Taki fajny wpływ, nie wiem jak inni twoi widzowie i czytelnicy, ale ja dzięki temu, że masz ten pozytywny czwartek, z przyjemnością cię obserwuję. Jakby, nie wiem, czy on robi dużą robotę, ale chodzi o to, że... A wiesz, gdyby go nie było, no, to no tak właśnie, by było. Bo gdyby go nie było, to ja bym słyszała ciągle te negatywne wiadomości. I jak człowiek słyszy ciągle negatywne wiadomości, i umówmy się, no nie każdy z nas codziennie ma przestrzeń na to, żeby się jeszcze dobijać tym, co się dzieje w świecie. Nie tylko, że w naszych życiach są różne kryzysy i dzieją się różne złe rzeczy, to jeszcze dostajemy informacje, złe informacje ze świata. Moja mama, pamiętam, kiedyś przestała oglądać telewizję i wiadomości, ponieważ bardzo ją polityka z kolei dołowała. I mam wrażenie, że dzięki tym pozytywnym wiadomościom ty utrzymujesz uwagę. I to jest trochę tak, że jeżeli dajemy komuś tylko ciągle gorzkie jedzenie, to niesmaczne, ale zdrowe, no to on nie będzie się u nas stołował. A jeżeli czasem damy coś smacznego, coś przyjemnego, coś, co nam daje taki comfort food, tak, to zostajemy. I wtedy można przemycać te nawet smutne czy pesymistyczne informacje pomiędzy tymi dobrymi. Tak, ja myślę, że potrzebujemy miksu, no bo fakty są takie, że mamy kryzys klimatu i musimy o tym mówić i mnie te
fakty rzeczywistości skłoniły do dużej zmiany w życiu i zawodowej, i do tego, że się zaczęłam w ogóle zajmować tematyką klimatyczną. Wcześniej pracowałam w dużej firmie mediowej i byłam menadżerką, więc zupełnie co innego robiłam. Ale jak przeczytałam książkę i przeczytałam książkę Marcina Popkiewicza właśnie o klimacie i przeczytałam, co nas czeka, i to było bardzo pesymistyczne, to było prawdziwe jednocześnie, no to była dla mnie taka duża zmiana, ten moment taki zwrotny trochę w moim życiu. Faktycznie przeczytanie książki to był taki moment zwrotny. Oczywiście od tego czasu też się dużo zmieniło. Miałam wiele innych momentów zwrotnych, ale no od tego jednak pokazania, jak jest. Z drugiej strony wydaje mi się, że potrzebujemy tych pozytywnych rzeczy, ponieważ one i motywują, i inspirują też, i jakoś pokazują, że ludzie się angażują, i że jest nadzieja, i że każdy z nas może coś zrobić, co ma jakąś wartość i w jego codzienności, ale też, nie wiem, dla ich społeczności lokalnej. O tym mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę rozmawiać. Natomiast prawda jest taka, że algorytmy mediów społecznościowych kochają negatywne rzeczy, dlatego że negatywne rzeczy w nas wywołują emocje. I były nawet takie badania, które pokazywały, że kiedy mówimy o wirusowości wiadomości, czyli o tym, co my w rzeczywistości najchętniej dalej udostępniamy, w co my się angażujemy. Tak zwane wirale, tak? Tak, no to pierwszą taką rzeczą, która nas wywołuje, taką najważniejszą emocję, która nas wywołuje to, że my chcemy dalej się z czymś podzielić w internecie, w social mediach, jest gniew. Ale też takie negatywne emocje jak lęk, strach. I są to też pozytywne emocje, które nas wywołują taką potrzebę podzielenia się, ale jednak algorytmy kochają strach, nie? I kochają te negatywne emocje, które nas wywołują dane informacje, więc potrzebujemy algorytmy. Znaczy algorytmy działają dlatego, że my tak działamy. Tak, bo tak, przecież tak, są też badania, prawda, wskazujące na to, że najlepiej klika się język pogardy. Takie sformułowania jak hańba, to jest niedopuszczalne, to jest wstyd. Te sformułowania, które kogoś negatywnie oceniają, które mają nas w nas właśnie jakiegoś takiego wewnętrznego sędziego obudzić. I one się po prostu lepiej klikają, generują więcej komentarzy, a algorytm działa na korzyść danego medium, czyli sprawia, że dostajemy więcej tego, na co reagujemy. Mhm, dokładnie, no bo algorytm z tego żyje, ostatecznie social media z tego żyją, że my się angażujemy. Jeśli nie będziemy się angażować w social mediach, no to algorytm nie będzie miał użytkowników ostatecznie, nie będzie miał zasięgów, nie będzie w stanie sprzedawać reklam i tak dalej. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. Jesteśmy jakąś taką układanką, jakimś puzzlem w tej układance, nie? Natomiast kiedy w ogóle mówimy o algorytmach, to też jest, kiedy mówimy o algorytmach i klimacie, trochę odeszłyśmy od tego tematu klimatu, no to myślę, że tak ostatecznie warto to zamknąć może takim zdaniem, żeby zastanowić się, dlaczego coś dalej chcemy udostępnić, jakie emocje nas to wywołuje. I no często po prostu gdzieś tam bezwiednie udostępniamy dużo tych negatywnych wiadomości, a może warto się zastanowić nad tym, co z nami to robi. Nie? Czasami to jest tak, że jeżeli jakiś news we mnie wzbudza lęk albo litość, albo trwogę, to ja mam ochotę się z nim podzielić na zasadzie, nie chcę cierpieć sama. A przynajmniej ja mam takie wewnętrzne poczucie, że to jest takie, o Boże, jaka straszna historia. Czuję potrzebę, żeby ludzie też się o tym dowiedzieli. Z tym, że tego typu motywacja, mam wrażenie, ona nie służy niczemu dobremu. To jest coś, co się w nas pojawia automatycznie, kiedy widzimy na przykład informację, też odchodzimy od klimatu, przepraszam, ale widzimy informację o jakimś chorym dziecku. To nasza empatia emocjonalna sprawia, że mamy ochotę poszerować to, udostępnić, podzielić się tym z innymi, ale no umówmy się, to nic nie pomoże, że ktoś inny też będzie mówił, ojej, jakie biedne dziecko. To, co najlepiej możemy zrobić, tak naprawdę, to jest wpłacić pieniądze nawet nie na to dziecko, bo nie wiadomo, czy ta dana zbiórka jest prawdziwa, czy jest skierowana w dobre narzędzie rozwiązania problemu, tylko wpłacić pieniądze na fundację zajmującą się danym problemem, daną chorobą, albo po prostu dziećmi, pomaganiem dzieciom. I tak myślę, że właśnie te negatywne emocje, które w nas powstają pod wpływem różnych newsów internetowych, one niekoniecznie są, no właśnie, dobrą motywacją do tego, żeby działać. I dlatego bardzo lubię ten twój pozytywny czwartek, bo on nam daje taki przykład tego, co możemy robić, w jakim kierunku iść, jakiego typu inicjatywy warto wspierać, albo że dzieje się coś dobrego, czyli że mamy de facto możliwość wyjścia z jakiegoś kryzysu, bo
Tak, dokładnie. Przepraszam, że się przerywam, ale ja myślę sobie, że gdzieś jestem jakimś też tym elementem tworzenia narracji i takiego opowiadania o świecie, storytellingu, którego bardzo my potrzebujemy, kiedy mówimy o klimacie. O tym też w ogóle bardzo dużo mówi semiotyk kultury Marcin Napiórkowski. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest autorem książki Jak opowieści mogą ratować świat. I bardzo, bardzo wam polecam. Też mam nagrany jeden odcinek swojego podcastu z Marcinem Napiórkowskim. I on właśnie bardzo dużo mówi o narracjach, dlatego że brał udział w takiej międzynarodowej grupie badawczej projektu Notes, gdzie próbowano skategoryzować i wyodrębnić różnego rodzaju narracje, które funkcjonują w Europie, które dotyczą klimatu. I oczywiście no, jest ich chyba 7 czy 8. Możemy je podzielić na takie bardziej pozytywne, negatywne. Na przykład, nie wiem, apokalipsa nadchodzi, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy coś zrobić wszyscy, pod warunkiem, że wszyscy razem będziemy próbowali coś zrobić. Ja jestem w tej narracji chyba najbardziej. No, ale są też takie, których bardzo dużo takich dezinformujących wiadomości wychodzi do tego świata i do social mediów, jak które dotyczą tego, że mamy że Unia Europejska chce ograniczyć naszą wolność, nasze swobody, chce nam wiele rzeczy zabrać, w związku na przykład z klimatem będziemy musieli ponosić ogromne koszty, więc my się tutaj chcemy sprzeciwić, no i z tego wychodzą różne fake newsy, dezinformacje, z którą się spotykamy w social mediach, na przykład ostatnio, że Unia Europejska zakaże nam własnych ogródków i uprawy warzyw. To od razu w takim razie, skoro już sprzedajesz tego fake newsa, to od razu go no nie jest to prawda, oczywiście, że nie jest to prawda. Unia Europejska nawet w Zielonym Ładzie, o którym się przecież bardzo dużo mówi w ostatnim czasie, wręcz będzie wspierać tworzenie ogródków i takich ogródków również miejskich, społecznościowych w miastach. Na Jezdowie jest wspaniały ogród społecznościowy Motyka i Słońce. Jak mieszkacie w Warszawie i chcecie spędzić pięknie i wspaniale popołudnie w niedzielę, to idźcie na Jazdów i właśnie zobaczcie, jak super społeczność lokalna uprawia ogródek taki społecznościowy. Razem pracują tam przy tej uprawie, a potem jak już mamy owoce tej pracy, to oni mogą z niej korzystać. To jest naprawdę super. My potrzebujemy takich inicjatyw i potrzebujemy tego bardzo w dzisiejszym świecie, którym po prostu tak trudno w ogóle się, wiesz, łączyć, nie? I tak trudno nawiązywać relacje tak swoją drogą. A znowu wyszliśmy od tych fake newsów i od narracji, więc tych narracji mamy trochę. No i pytanie też, warto sobie zadać pytanie, w której się narracji jest, kiedy my w ogóle mówimy o klimacie, co do nas trafia najbardziej. I myślę, że to jest taki ciekawy wątek, bo on też pozwala sobie gdzieś tam skategoryzować różne tematy w swojej głowie, nie? Ale też zrozumieć, jak działają social media i dlaczego ludzie przyjmują jakiegoś rodzaju narrację dotyczącą klimatu, nie? Na przykład, bo się czegoś boją, albo bo mają poczucie, że no właśnie klimat, ograniczenie mojej wolności. Ja mam wrażenie, że ta narracja, ta pierwsza, o której mówiłaś, taka mówiąca o tym, że jesteśmy skazani na zagładę. Apokalipsa nadchodzi, tak, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Mhm. Ona budzi największy lęk oczywiście, a z kolei ten lęk jest właśnie tłumiony tą trzecią narracją fake newsową. Mhm. No bo skoro się czegoś strasznie boję, a nie mogę nic z tym zrobić, bo ciągle słyszę narrację, że jesteśmy już skazani na najgorsze, to jeżeli gdzieś do mnie dotrze informacja, a może to jest jakiś spisek, a może to jest nieprawda, a może jednak wcale nie jest tak źle, to ja się tego chwytam. No bo to jest jedyne, co mnie może uratować. I właściwie tylko ta druga narracja, ta, w której ty na szczęście jesteś, czyli ta, w której wierzymy w to, że mamy jakiś realny wpływ, nawet jeżeli to jest niewielki wpływ, ale jest wpływem, ona daje nadzieję i sprawia, że możemy być w jakiś sposób odporni na fake newsy. Tak, to prawda. Ale też gdybym miała sobie zrobić taki wgląd w samą siebie, to bym powiedziała, że mnie też trochę napędza strach, nie? I napędza mnie strach o przyszłość moich córek. Mhm. Chcę dla nich dobrej przyszłości, dobrego świata. No, teraz mają 7 i 4 lata i też to, że się pojawiły na świecie, to, że je urodziłam, też bardzo dużo zmieniło w moim życiu i właśnie to poczucie, że już nie jestem odpowiedzialna tylko za samą siebie. Ale no, jakbym właśnie tak sobie myślę, że mnie też napędza ten lęk o ich przyszłość do robienia tych rzeczy, które robię dzisiaj i też do chociażby właśnie tworzenia tego dobrego czwartku, ale też w ogóle do mojej pracy. Nie? Czyli lęk o siebie, lęk o dzieci, ale
ale musi tam być. Ale nie jest to pesymizm jednocześnie. Jestem trochę napędzana przez strach, ale jednocześnie myślę optymistycznie o przyszłości, bo mam poczucie, że mam sprawczość. To jest jedna z takich cech psychologicznych, które w ogóle mają ogromny wpływ na nasz dobrostan i na nasze poczucie szczęścia, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Że mamy sprawczość? Tak, sprawczość jest bardzo istotna. Jeżeli człowiek ma poczucie, że nic nie może zrobić, że jest bezradny, to jest dla niego druzgoczące. To sprawia, że właściwie trudno nam być szczęśliwym. Jesteśmy jako ludzie bardzo przywiązani do wolności, a żeby mieć wolność, to trzeba mieć sprawczość. Muszę mieć jakiś wpływ na ten świat. I mam wrażenie, że dążenie do sprawczości często uderza taka narracja, jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie na ten temat, że rozmaici, nie wiem, czy aktywiści, czy po prostu jakieś trendy internetowe próbują zrzucić na pojedynczego człowieka odpowiedzialność za cały klimat. W takim sensie, że na przykład zawstydzają go za to, że używa plastikowych smomek. Albo zawstydzają go za to, że nieodpowiednio czy nie dość skutecznie segreguje odpady. Albo że używa mleka krowiego zamiast mleka roślinnego. Czy uważasz, że to jest dobra droga? Zawstydzanie? No. No, nie, totalnie nie uważam, że zawstydzanie jest jakąkolwiek dobrą drogą i na pewno nie doprowadzi do tego, że ktoś się zmieni. Może w jakichś jednostkowych przypadkach, ale raczej nie na jakąś dużą skalę. I też wywoływanie poczucia winy też nie jest dobrą drogą według mnie. Nawet jest taka książka, jak stworzyć wegański świat, bo myślę, że czasem bywa, że obserwujemy to w ogóle w weganizmie, że właśnie albo wszystko albo nic. I ja pamiętam, że kiedyś wrzuciłam jakiś przepis chyba na coś, gdzie był parmezan i dostałam takie pytanie, czy to znaczy, że nie jesteś weganką, no bo parmezan to nie jest produkt wegański. No nie jestem weganką, jestem wege. No to parmezan nawet nie jest wege. Jak możesz, prowadząc profil o ekologii i klimacie, nie być, nie wiem, tam wege w 100%, czy w ogóle weganką, to jest straszne, co ty robisz i tak dalej. No, to było takie mocne i w ogóle pamiętam, że to był taki dla mnie moment, kiedy właśnie rozpoczęłam dyskusję na ten temat, bo jakoś mi to też dotknęło. Więc dla niektórych to jest faktycznie wszystko albo nic i wywoływanie poczucia winy uważam, że to nie działa dobrze, bo też mamy taki odruch, że chcemy się bronić. Nie wiem, czujemy się atakowani. Jak w takiej sytuacji mamy oczekiwać, że ktoś, jeśli kogoś tak traktujemy, że się faktycznie zmieni? Gdzie mam, brać jakąś radość z tej zmiany, nie? I właśnie to jest takie negatywne. Oczekujemy tej zmiany u kogoś w takim klimacie właśnie pesymistycznym. No jakby uważam, że to jest super trudne i faktycznie może gdzieś u jakichś osób się to zdarza, ale na dużą skalę nie będziemy miały tej zmiany. Tak mi się wydaje. Takie mam poczucie, więc nie, no jakby to nie działa. Mam na ten temat takie zdanie, że to raczej nie działa. Nie wiem, co ty uważasz na ten temat jako psycholożka? Ja nie muszę nic uważać, bo ja znam badania. Badania mówią, że wtedy, kiedy się pojawia presja, taka silna perswazja, zwłaszcza związana z zawstydzaniem, przestraszaniem, to pojawia się w nas naturalnie reaktancja, czyli opór psychologiczny. Właśnie związany z tym, że boimy się utracić naszą wolność. I na przykład były takie badania analizujące wpływ kampanii antynikotynowych, które straszyły tam rzuć palenie zabija. I okazało się, że po udostępnieniu takiej kampanii młodzież częściej sięgała po papierosy. I bardzo często jest tak, że właśnie im bardziej jakaś kampania, jakiś głos narzuca nam coś i wywiera silną presję albo zawstydza za to, że nie robimy czegoś, co jest dobre na przykład dla klimatu, tak? To my tak naprawdę szukamy wszystkich możliwych usprawiedliwień i wymówek i racjonalizacji, żeby tę stronę, która nam próbuje zabrać wolność, w jakiś sposób zdyskredytować, znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, dlatego że dla tego, co robię i że... Pogubiłam się. Żeby uzasadnić, że to, co robię, jest okej, że to nie jest złe, że ja nie jestem złym człowiekiem dlatego, że coś robię. Bo to jest też kolejna rzecz bardzo silna w psychologii, ochrona samooceny. To jest jeden z najsilniejszych mechanizmów, który działa w naszej psychice. Czyli ja próbuję utrzymać
mniemanie o samej sobie jako o dobrym człowieku, jako o mądrym i dobrym człowieku. Więc tak, zawstydzanie, przestraszanie, presja, a już tym bardziej mowa pogardy, to nie są dobre drogi do zmieniania świata. Tak, w ogóle teraz tak się też traktuje na przykład niektórych aktywistów, że dzisiaj ktoś protestuje, no to wyciąga mu się zdjęcia na przykład sprzed 15 lat, jak gdzieś poleciał z rodzicami samolotem. Więc jak, w sensie z takim przypiskiem, że jak możesz dzisiaj mówić o klimacie, skoro kiedyś tam leciałeś samolotem, nie? Ale też chyba Grupa Wschód miała taką historię, że poleciała na szczyt klimatyczny i no, jak mieli tam się przemieścić do Dubaju, nie? Mogli się przemieścić za pomocą samolotu, ale jakby cała historia i dyskusja na ten temat w Polsce skoncentrowała się na tym, że oni polecieli samolotem, jak oni śmią polecieć samolotem w ogóle, nie? Tak, powinni być kryształowi. Przerwiemy na chwilę, dlatego że chciałabym mniej więcej w połowie audycji, a to mniej więcej tak teraz wypada, puścić państwu piosenkę. Ja miałam dylemat, którą wybrać do tematu klimatu, bo pierwszą, która mi przyszła do głowy, to było Heal the World z Michaela Jacksona. Druga tego samego wykonawcy, czyli też Michaela Jacksona, Earth Song, czyli Pieśń Ziemi. I wybrałam tę drugą ze względów sentymentalnych, ponieważ była to ulubiona piosenka mojej babci. A było to o tyle wyjątkowe, że w latach 90. Michael Jackson był dla mojej babci muzyką nowoczesną, której nie lubiła. Ale dla tej piosenki jakoś jej serce zrobiło wyjątek i zawsze ją wzruszała, dlatego zapraszam państwa na Earth Song Michaela Jacksona. Wracamy do rozmowy o zmienianiu świata na lepsze. To audycja Wolny Umysł. Ja nazywam się Matylda Kozakiewicz, a moją gościnią jest Paulina Górska, dziennikarka klimatyczna, podcasterka, twórczyni internetowa. Chciałabym poruszyć temat odpowiedzialnego kupowania, bo to jest jedna z takich rzeczy, które w tej narracji klimatycznej często się mówi, że właśnie to jest nasza odpowiedzialność. Czyli, że to ja jako konsument de facto napędzam rynek, no bo jeśli coś kupuję, to tego się więcej produkuje. Teoria o popycie i podaży, więc wiadomo, że jeśli ja będę kupować coś, co jest nieetyczne, to tego będzie więcej. A jeśli będę odpowiedzialnym konsumentem, to możliwe, że też się będzie produkowało takie bardziej etyczne czy ekologiczne rzeczy. Więc czym jest twoim zdaniem odpowiedzialne kupowanie? Myślę, że to się w ogóle sprowadza do takiego poczucia, że faktycznie konsument ma wpływ. I tu bym chciała jednak od tego zacząć dosłownie kilka zdań, że ja uważam, że konsument ma wpływ. Jednostka, konsument, nie jest to może piękne słowo konsument, ale no tak, wszyscy kupujemy, wszyscy podejmujemy jakieś decyzje zakupowe codziennie. I też było to trochę odniesienie do tego pytania, które wcześniej mi zadałaś jeszcze przed przerwą. Ja uważam, że zmiany systemowe są super ważne. Regulacje są super ważne i bez tego nie będziemy mieli zmiany. Czyli sami konsumenci sobie tutaj nie poradzą z zbyt wieloma rzeczami. Czyli to, że jakiś tam Jan Kowalski odłoży słomkę, czy zrezygnuje ze słomek plastikowych, czy będzie segregował samo w sobie, nie jest wystarczającą zmianą, ponieważ największe szkody dla klimatu czynią państwa? Całe państwa? No, czynią państwa, ale też czynią firmy. Na przykład 20 firm mięsnych wytwarza większe emisje niż na przykład całe Niemcy. No to się akurat robi wrażenie. Tak, ale też na przykład 1% tych najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za więcej emisji, aniżeli, to są badania Oxfam z 2019 roku, aniżeli 5 miliardów ludzi. Nie? Więc też znowu mówimy o odpowiedzialności tych najbogatszych ludzi, a to są często te osoby, które mają te największe firmy właśnie, czyli biznes, ci, którzy są najbogatsi. Państwa oczywiście też jak same w sobie, tylko my jako jednostki przecież tworzymy państwo, nie? Więc mamy wpływ na to, kogo wybieramy, tak, kto nas kogo wybieramy, zaraz będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, więc to jest bardzo ważne, żeby zagłosować i też o tym mówię w sumie dosyć dużo. Więc tak, potrzebujemy tych zmian ze wszystkich stron i nie powinniśmy my jako jednostki, konsumenci nieść na swoich barkach całej odpowiedzialności za to, żeby ratować klimat. To na pewno nie, no ale właśnie, faktycznie codziennie podejmujemy jakieś decyzje i myślę, że jest jednak istotne to, żebyśmy się zastanowili nad tym, jakie decyzje podejmujemy, dlaczego, co nam to robi, kiedy mówimy o kupowaniu. No to jest tutaj wiele różnych przestrzeni, gdzie możemy dokonywać zmiany, nie? Która może nam dawać nawet jakąś taką, coś pozytywnego w życiu, że nadawać jakiegoś dodatkowego sensu, nie? Że my wprowadzamy jakąś zmianę. Natomiast to też jest ciekawe, bo ostatnio rozmawiałam z neurobiolożką, doktorą Alicją Puścian, o tym,
co już trzeba zrobić, żeby z jakiegoś nawyku, czy czegoś, co robimy na co dzień, czy często, zrezygnować na rzeczy innego, nie? Kiedy w ogóle mówimy o tym odpowiedzialnym kupowaniu. Bo ja jestem przykładem takiej osoby, która jeszcze 9 czy 8 lat temu wydawała mega dużo kasy na ciuchy, byłam nimi zawalona od góry do dołu i kupowałam w sieciówkach, fast fashion i jak o tym opowiadam, zawsze ktoś mnie pyta, dobra, okej, to powiedz, ile wydawałaś, bo to jest takie najciekawsze, nie? No, wydawałam nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Tak. No to teraz zrobiłaś na mnie wrażenie. Nie wiem, czy takie, o jakie mi chodzi. Gdzie ty miałaś na to w miejsce w szatach? No właśnie, bo ja wiem, że w sieciówkach te ubrania są względnie tanie. I oczywiście mówię względnie, dlatego że dla jednego 50 zł za bluzkę to jest dużo, dla innego to jest mało. Ja od kilku lat kupuję właściwie prawie wyłącznie w lumpeksach albo w serwisach sprzedających używane ubrania. Więc dla mnie 50 zł za bluzkę to jest dużo. Ale to tylko dlatego, że nauczyłam się kupować te używane ubrania. Ale no właśnie, jakby jak to jest, że czasami kupienie taniego ciucha, taniego ubrania może de facto sprawić, że my musimy tego kupować więcej i częściej niż kupienie czegoś droższego. No bo to jakby pytanie, jak są te rzeczy produkowane, z czego są produkowane. Jest taka pewna znana platforma zakupowa, której tutaj nazwy niestety nie będę wymieniać, nie mogę wymienić. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi, chińska w każdym razie, gdzie codziennie pojawia się kilkadziesiąt tysięcy, 20 czy 15 tysięcy nowych modeli ubrań codziennie, więc agent, inne duże sieciówki, albo inne duże marki fast fashion, to tak zwany pikuś przy niej. No i większość tych rzeczy, które tam się pojawiają, to są rzeczy z poliestru. No wiesz, jeśli my nosimy w rzeczywistości plastik na sobie, to te rzeczy, które nie są jakoś super trwałe, one się szybko niszczą. No też pytanie, jak my podchodzimy do rzeczy, które kosztują bardzo mało, nie? Czy my uważamy, że one są jakieś wartościowe, że one są jakieś wyjątkowe, czy specjalne? Czy ja mogę wcisnąć od razu moją taką antypoliestrową propagandę? Bo ja jeszcze jakieś 15 lat temu, jako młoda dziewczyna, byłam fanką ładnych rzeczy i one najczęściej były właśnie z akrylu albo poliestru i dopiero później zorientowałam się, że one mają taką, mają kilka wad, tak? Ale takie wady, które były z punktu widzenia mnie jako użytkowniczki najbardziej odczuwalne, to jest to, że po pierwsze mało grzały, nawet jeżeli były puchate i grube w dotyku. Człowiek się w nich pocił. A dokładnie, to jest drugie, że w nich się poci i one później brzydko pachną. A jeżeli kupię wełniany sweter, to jego naprawdę, wiem, że to jest dziwne aż, ale jego naprawdę wystarczy wywietrzyć i uprać go raz na sezon. I to jest rzeczywiście coś, co ja odkryłam w sumie całkiem niedawno, że te naturalne tkaniny, one po prostu są lepsze, wygodniejsze w użyciu. Rzadziej trzeba je prać, a w związku z tym można je kupować też rzadziej, no bo ubrania przy praniu też się zużywają i zmieniają swój fason, przecierają się i no, stają się brzydsze. Tak, zgadzam się. Tak. Też ja w ogóle mam w sobie jakiś taki radar na poliester i jak coś jest poliestrowego, przynajmniej w jakiejś tylko części składu i coś takiego mam na sobie, to po prostu nie jestem w stanie wytrzymać dłużej aniżeli 15 minut, bo moja skóra to czuje. Poliestrowe rzeczy w ogóle są często dużo tańsze od tych z naturalnych tkanin. I oczywiście ja wiem, że też nie wszyscy mają taką łatwość w wybraniu lumpeksów jak ja. Niektórzy po prostu nie lubią nosić używanych ubrań i wtedy muszą, chcąc nosić naturalne tkaniny, zdecydować się na często drogie marki. I tutaj ja bym chciała zacytować fragment książki Terry'ego Pratchetta, z książki Zbrojni, który przepięknie opisał pewne zjawisko. Ja po prostu przeczytam ten fragment, bo on jest moim zdaniem bardzo ciekawy. Dobra. Weźmy na przykład buty. Vimes zarabiał $38 miesięcznie, nie licząc dodatków. Porządna para skórzanych butów kosztowała $50. Ale para butów, na jaką mógł sobie pozwolić, całkiem przyzwoita na jeden czy dwa sezony, bo potem zupełnie przetarła się tektura, przeciekająca jak demony, to koszt około $10. Takie właśnie buty zawsze kupował Vimes i nosił je, aż podeszwy były tak cienkie, że mgliste noce po kamieniach bruku poznawał, gdzie w Ankh-Morpork się znajduje. Jednak dobre buty wytrzymywały lata, długie lata. Bogatego stać na wydanie $50 na parę butów, w których po 10 latach wciąż będzie miał suche nogi.
Tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie $100, a nogi i tak będzie miał stale przemoczone. To właśnie kapitan Vimes nazywał obuwniczą teorią niesprawiedliwości społecznej. Co ty o tym myślisz? Miał rację Vimes? Myślę, że to jest faktycznie niesprawiedliwe, że rzeczy, które są dobrej jakości, kosztują bardzo dużo, tylko że z drugiej strony no pytanie, na ile dzisiaj to, jak kupujemy, jest postawione na głowie, no bo bardzo dużo rzeczy my produkujemy w krajach rozwijających się. W związku z tym, gdybyśmy chcieli kupować rzeczy dobrej jakości, które są produkowane tutaj lokalnie, no to musimy uwzględnić to, że koszty pracy są znacznie wyższe niż w krajach rozwijających się, na przykład w Bangladeszu. Przecież wynagrodzenie jest miesięcznie za uszycie szwaczki, za bycie szwaczką. Wynagrodzenie miesięczne jest o wiele, wiele mniejsze aniżeli w Polsce. Kiedy mówimy o tej dużej platformie chińskiej, no to były śledztwa dziennikarskie, które mówiły o tym, że osoby te zarabiają po może kilkanaście dolarów miesięcznie, że muszą uszyć bardzo, bardzo wiele rzeczy w ciągu jednego dnia. Czyli to jest trochę tak, że jeśli my kupujemy tanie ubranie, to i tak ktoś za nie płaci i najczęściej płacą ci wykonawcy, te osoby, które je szyją. Mhm. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest, więc jeśli kupujemy u tak zwanych małych polskich projektantów, to nie zawsze jest jakąś gwarancją, że mamy super godne płace, niestety. To jest kolejna jakaś taka rzecz, która komplikuje temat, bo chcielibyśmy, żeby było inaczej. No ale jednak mamy trochę większą transparentność i możemy znaleźć takie marki, które produkują w Polsce, które są transparentne. To słowo transparentne myślę, że też jest ważne, czyli na przykład pokazują, jak produkują, pokazują, nie wiem, zakład krawiecki, w którym produkują, pokazują osoby, z którymi współpracują. Są takie marki no, w związku z tym, że te osoby, które pracują w Polsce i szyją te rzeczy, zarabiają godnie, no to też to wpływa na tą cenę odzieży. Więc w jakimś sensie jest to niesprawiedliwe z punktu widzenia konsumenta, tylko że dla tych osób, które są w całym tym łańcuchu produkcji, to jest, znowu brzmi tak super profesjonalnie, ale chodzi o to, że są po prostu zaangażowane w ten proces produkcji, są jakimś elementem tego procesu, no to dla nich to jest sprawiedliwe, nie? Mhm. No więc pytanie, że jakby pytanie o to, gdzie tu jest sprawiedliwość, gdzie tutaj nie mamy tej sprawiedliwości. Bardziej to jest chyba odczucie konsumenta. Może po prostu powinniśmy kupować rzeczy lepszej jakości, które kosztują więcej, ale kupować je rzadziej. Właśnie do tego zachęcam. No i mamy mnóstwo trendów, nie? Mamy tam kilkadziesiąt kolekcji w ciągu roku. Mamy jakby to napędzanie też konsumpcji poprzez social media, poprzez to, że te rzeczy są ciągle pokazywane, wiesz, jakoś promowane, nowy haul zakupowy, zamówiłam sobie 30 rzeczy, teraz mamy trend na swetry z kwiatkami, a za miesiąc będzie na swetry z czymś tam innym i tak dalej. Więc to jest postawione na głowie, nie? Jak ja oglądam te firmy produkujące tak wiele ciuchów, tak wiele ubrań, tak często wypuszczające nowe kolekcje, to one niestety mają bardzo ładny design. Ładny w sensie wpisujący się w obecne trendy. I one bardzo często mnie zatrzymują. Jak przeglądam social media, scrolluję sobie i widzę reklamy takiej dużej firmy, to najczęściej zatrzymuję się na tych ubraniach, no bo one są po prostu rzeczywiście jakby producenci bardzo sprytnie wyłapują to, co teraz jest modne, to, co teraz się podoba, to, co najczęściej się nosi. Oni też wykorzystują do tego algorytmy i może i sztuczną inteligencję, ale są w stanie przewidzieć, co się nam będzie podobać. Zatrzymujemy się na tym i wydaje nam się, że będziemy wyglądać równie pięknie jak ta modelka w tym pięknym ciuchu, a potem jak go dostajemy, to się okazuje, że on trochę wygląda inaczej, on jest trochę właśnie słabszej jakości, on jest zrobiony z akrylu albo poliestru i szybko trzeba będzie go zastąpić jakimś nowym ubraniem. A ponieważ to nowe jest tanie, to też je chętnie kupujemy. Ale zastanówmy się, czy jeżeli wydajemy za takie jedno ubranie w sumie niewiele pieniędzy, a przecież ono musi do nas dotrzeć czasami z innego kraju, a ona musi, jakby sam transport tego... To badania pokazują w przypadku jednej marki fast fashion, że to nawet nie jest tak, że rzecz dociera do nas z innego kraju. Ona wędruje po całej Europie. Z Azji gdzieś do Europy, do jednego kraju, potem do drugiego, gdzieś jest przechowywana w magazynie, potem jeszcze gdzieś leci, potem znowu gdzieś, potem jeszcze gdzieś. Więc nawet nie jest tak, że to jest, wiesz, droga A do B.
totalnie tak nie jest. Ja więc, może to jest kontrowersyjne pytanie, czy my potrzebujemy być w tych trendach, nie? Więc oczywiście każdy z nas, może nie każdy z nas, no to jest znowu coś bardzo takiego ogólnego, generalnego, ale dla wielu z nas ważne jest to, jak wygląda, nie wiem, że jest to jakiś sposób na budowanie wizerunku, na wyrażenie samego siebie, to jak się ubieramy, to jakie wybieramy ubrania. Ale no pytanie, czy faktycznie my musimy funkcjonować w tym obiegu a la trendy co miesiąc, nowe rzeczy, czy nie warto mieć jakiejś szafy, która jest powiedzmy bardziej minimalistyczna. Są rzeczy, które lubimy, które do nas pasują i gdzieś się zamknąć w tym po prostu, nie? A jeśli potrzebujemy wymienić sobie rzeczy, no to na przykład taka zasada, dobra, kupuję coś, ale coś, co już mam w szafie, oddaję dalej, nie? Albo przekazuję, czy sprzedaję. Co to sprawi, że w szafie będzie trochę więcej przestrzeni i łatwiej będzie przeglądać te ubrania. No jest to problem czasami. Wiesz, ja na wyprawkę dla mojego pierwszego dziecka wydałam znowu tam chyba z 3000 zł, a dla drugiego, już mądrzejsza o te bardzo dziwne wcześniejsze wybory, nie wydałam chyba ani złotówki, kiedy mówimy o ciuchach, bo a to od kogoś wzięłam, a to kupiłam jakieś używane, a to miałam po tym pierwszym dziecku. I w sensie się da, nie? Ach, najgorsza matka. I później dziecko będzie mówiło, że ja nigdy nie miałam własnych ubrań. Zawsze nosiłam po starszej siostrze. Może tak, nie wiem. Zobaczymy. Ja myślę, że producenci wykorzystują też niestety takie nasze uzależnienie od zakupów, dlatego że może zadam też państwu pytanie do takiej, no właśnie, takie, żeby państwo sobie przemyśleli, mówię tutaj do osób, które często robią zakupy internetowe. Jak wygląda ten proces podejmowania decyzji zakupowej? Czyli to jest tak, że przeglądam, to jest przyjemne, no bo widzę, wyobrażam siebie w różnych ubraniach, potem klikam dodaj do koszyka, później opłacam i to opłacanie jest proste. I w ogóle siedzę cały czas w domu, rozparta w fotelu, jest wygodnie, ciepło, popijam sobie kawę, jednym kliknięciem de facto robię zakup, czyli coś, co kiedyś musiałabym zrobić wychodząc z domu i jadąc do jakiegoś centrum handlowego i mając ograniczony wybór, więc robię to szybko i to jest przyjemne, to sprawia, że mamy wyrzut dopaminowy w głowie, czyli uruchamia się mechanizm nagrody odpowiedzialny za uzależnienia. I to jest, słuchajcie, najprzyjemniejszy moment robienia zakupów. Tak naprawdę nie dostanie tej paczki, znaczy nie chcę państwu sugerować, jak jest u was, bo być może u kogoś rzeczywiście moment dostania paczki jest przyjemniejszy, ale najczęściej to właśnie ten moment kupowania jest najprzyjemniejszy, a później już to, że przyjeżdża kurier, to, że już rozpakowujemy, to już nie jest ten moment, który nam daje największą satysfakcję, a koniec końców, no właśnie, dokładamy się do jakiegoś biznesu, do jakiejś produkcji, która niekoniecznie jest dobra dla świata, nie jest dobra dla osób, które szyją te ubrania. Mamy jeszcze do tego naprawdę dużo plastiku pochodzącego z tych opakowań, które dostajemy razem z ubraniem. Nie wiem, czy ty też zauważyłaś, że po prostu czasami bluzkę można by było zapakować w coś bardzo cienkiego, bo przecież bluzka się nie stłucze w transporcie, a one są owijane foliami bąbelkowymi. Czasami są trzy pudełka, jedno w drugim. Tak. Więc warto się zastanowić, po pierwsze, czy rzeczywiście, czy warto iść za tymi trendami, czy warto kupować aż tak dużo, czy mamy na to miejsce i czy to nie jest tak, że my próbujemy sobie tą dopaminą, która powstaje w naszym mózgu w momencie robienia zakupu, coś innego przykryć i jakiś brak, problem życiowy zakryć. Tak. Tak, dokładnie. Ja kupowałam bardzo dużo ciuchów w czasach pracy w korporacji i myślę, że sobie robiłam dzięki temu jakąś przyjemność po pracy po prostu, która była dla mnie bardzo wymagająca i wymagała właśnie dużo wysiłku. Byłam zmęczona, ale szłam wtedy sobie do sieciówki i robiłam zakupy i wtedy się czułam przez chwilę lepiej. Mi się bardzo podoba to, że niektóre może nie wiem, czy gwiazdy, ale czasami szefowie dużych firm stosują właśnie tę zasadę szafy kapsułowej, czyli chodzą naprawdę w trzech rzeczach na krzyż. Potrafią nosić wyłącznie czarny t-shirt, tak? Albo wyłącznie trzy kolory, które świetnie do siebie zawsze pasują. I to jest ten sposób wpływania na świat, który jest w ogóle zgodnie z psychologią najskuteczniejszy, czyli modelowanie. Nie presja, nie namawianie, tylko modelowanie, pokazywanie na własnym przykładzie, jak można. Bo to trochę się odbija od tego trendu, który jeszcze pamiętam sprzed 20 lat, typu kobiecie nie wypada wystąpić dwa razy w tej samej sukience na jakimś, nie wiem,
balu czy dużej imprezie. I jeżeli, albo kobiecie, nie, wielkim faux pas jest, jeżeli dwie osoby na tej samej imprezie będą miały tą samą sukienkę. I ludzie, kobiety zwłaszcza, no bo kobiety miały tą presję związaną z tym, żeby się ubierać wyjątkowo i pięknie i oryginalnie, czuły potrzebę kupowania ciągle nowej kreacji na każdego nowego Sylwestra. I jeżeli jakaś, nie wiem, Beata czy Kasia wystąpiła dwa razy w tej samej, to było uznawane za trochę takie niezbyt mile widziane. A w tej chwili to się chyba zmienia. I właśnie chodzenie w tym samym ciuchu, w tej samej kurtce, szósty rok, cytując piosenkę, tak, staje się modne. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ale wiesz co, tylko jedną rzecz dodam do tego. Pytanie, czy to jest dla nas ważne, żebyśmy, w sensie, często jest tak, że wydaje mi się, że my myślimy, że to inni zauważają jakoś bardzo mocno i zwracają uwagę na to, jak my się ubieramy. Był przeprowadzony taki eksperyment, że jedna dziewczyna pracująca w jakiejś korporacji codziennie przez 30 dni czy przez 60 ubierała się w kilka rzeczy. I tylko jej ze sobą mieszała. Jakieś inne spodnie z inną bluzką. To sobie miała kilka rzeczy, naprawdę. I potem zrobiono coś w rodzaju takiego testu, zapytano jej współpracowników, którzy z nią blisko współpracowali, czy oni w ogóle zauważyli to, że ona ciągle chodziła, codziennie chodziła w tych samych rzeczach. I okazało się, że większość w ogóle tego nie zauważyła, nie zwróciła na to uwagę, nie zwróciła na to uwagi. Więc no pytanie, czy to nie jest tak, że trochę nam się wydaje, że to my powinniśmy codziennie być ubrani, wiesz, codziennie wybierać jakieś nowe rzeczy, codziennie, wiesz, co chwila zmieniać rzeczy w szafie, bo są nowe trendy. Ale w rzeczywistości ludzie wokół, czy to dla nich jest tak faktycznie istotne, czy oni to zauważają, no to jest, myślę, że pytanie, które warto sobie też zadać. Na ile to jest w rzeczywistości tylko dla nas ważne, nie? Mm-hmm. Tak, no. Zgadzam się z tym. Rzeczywiście tak, są takie badania, które mówią, to się chyba, nie chcę pomylić, ale to się chyba nazywało spotlight effect, czyli to, że jesteśmy przekonani, że wszyscy nas zauważają i widzą, a przecież każdy też jest skupiony na sobie, więc to, w co jesteśmy ubrani, czy mamy gdzieś tam, nie wiem, plamy na bluzce, to jest coś, co my wiemy, że to jest, ale ludzie tego nie zauważają zazwyczaj. Tak. Niestety musimy już kończyć. Nie, bez sensu, przepraszam. Musimy kończyć, zresztą powtarzam na każdej audycji i za każdym razem dodaję, że mógłbyśmy o tym gadać dwie godziny, więc muszę z tego zrezygnować. Myślę, że można by było podsumować naszą rozmowę tym, żeby starać się być odpowiedzialnym konsumentem, ale też nie brać na siebie zbyt dużo poczucia winy, bo poczucie winy i generalnie presja to nie jest dobra metoda, żeby zmieniać świat. Najlepiej zmieniać świat zaczynając od siebie, dając dobry przykład innym, mając nadzieję i poczucie wpływu. Dziękuję, Paulino, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Matylda Kozakiewicz. To była audycja Wolny Umysł, a moją gościnią była Paulina Górska, dziennikarka klimatyczna, podcasterka i twórczyni internetowa. Rozmawiałyśmy o zmienianiu świata na lepsze i trudno mi wyobrazić sobie lepszą piosenkę do zakończenia tej rozmowy niż You're the Voice Johna Farnama. To utwór o tym, że każdy człowiek ma wpływ na świat, ponieważ ma głos. I ten głos jest potężnym narzędziem.